Witajcie. Na dzisiejszej lekcji wracamy do strony biernej. To kolejny odcinek prezentujący to zagadnienie gramatyczne. Na początku szybkie przypomnienie tego, co nauczyliśmy się w poprzednim odcinku. Po pierwsze, strony biernej używamy, kiedy bardziej interesuje nas sama czynność wykonana niż osoba, która jest jej sprawcą. These computers are made in China. Po drugie, jeżeli chcemy dodać wykonawcę czynności w zdaniu w stronie biernej, to używamy przyimka by. The first Apple computer was invented by Steve Jobs. Po trzecie, czasami niektóre czynności są wykonywane przy użyciu jakiegoś narzędzia, instrumentu lub substancji. W takich zdaniach używamy przyimka with. The window was broken with a big hammer. Po czwarte i najważniejsze, czasownik w zdaniach w stronie biernej ma zawsze ten sam układ i składa się z dwóch elementów, czasownika be oraz imię słowu biernego. W zależności od czasu, czasownik be będzie zmieniał swoją formę. W czasie present simple może mieć formę am, is lub are. W czasie past simple to was lub were. W czasie present perfect to forma have been lub has been. A w czasie future simple zawsze będzie miał formę will be. Druga część czasownika w stronie biernej, czyli imię słów bierny, zawsze będzie miał tę samą formę, czyli będzie to albo czasownik regularny z końcówką ed, na przykład invented, created, lub czasownik nieregularny w trzeciej formie, na przykład made, broken. Zobaczmy teraz, jak przekształcać zdania w stronie czynnej na zdania w stronie biernej. Bardzo pomocny będzie dla nas język polski. Pokażę Wam, że zamiana zdań ze strony czynnej na bierną w języku angielskim jest identyczna jak w języku polskim. Najpierw zobaczmy, jak to jest w języku polskim. Robotnicy budują domy. Mamy tutaj zdanie, w którym jest podmiot, robotnicy, orzeczenie, budują i dopełnienie domy. Zdanie jest w stronie czynnej, ponieważ wykonawca czynności, czyli podmiot, jest przed orzeczeniem, na początku zdania. W stronie biernej dopełnienie przechodzi na początek zdania, domy. Podmiot przechodzi na koniec zdania i poprzedza go przyimek przez robotników. Natomiast czasownik w stronie biernej ma dwa elementy. Czasownik być oraz imię słów bierny. Są budowane. Jak widzimy, czasownik być jest w tym samym czasie, co czasownik w zdaniu w stronie czynnej budują. Czas teraźniejszy. A w stronie biernej mamy czasownik są, który też jest w czasie teraźniejszym. Zobaczmy, co będzie się zmieniało, kiedy ułożymy to zdanie z czasownikiem w innym czasie. Na początku w czasie przeszłym. Robotnicy budowali domy. W stronie biernej zmieni się tylko jedna rzecz. Czasownik być będziemy musieli zapisać w czasie przeszłym. Domy były budowane przez robotników. Tutaj chcę zaznaczyć, że o ile jest możliwa forma zostały zbudowane, to dla potrzeb strony biernej w języku angielskim lepiej tylko używać czasownik być. Analogia z językiem angielskim będzie wtedy dosłowna. Zobaczymy teraz to zdanie w czasie przyszłym. Robotnicy będą budować domy. W stronie biernej znowu zmianie formy ulega tylko czasownik być. Domy będą budowane przez robotników. Ponownie czasownik w stronie biernej zmienił się tylko w części być. Będą. Imię słów bierny, budowane, pozostał bez zmian. Popatrzcie na formę czasownika w stronie biernej we wszystkich zdaniach. Zmienia się tylko czasownik być, który odmieniamy w różnych czasach. Są, były, będą. W każdym zdaniu imię słów bierny, budowane, jest taki sam i tak też będzie w zdaniach w języku angielskim. Zobaczmy teraz,
jak przekształcanie zdań ze strony czynnej na bierną wygląda w języku angielskim. Zdania w języku polskim zostawię, żeby zobaczyć, jak bardzo podobne jest tworzenie zdań w stronie biernej w obydwu językach. Robotnicy budują domy. Workers build houses. Domy, houses, są, are, budowane, built, przez, by, robotników, workers. Tak jak w języku polskim, dopełnienie houses przenieśliśmy na początek zdania. Podmiot, workers, poprzedzony przyimkiem by, przeszedł na koniec zdania. Czasownik ma zaś dwa elementy. Are, czyli czasownik być w tym samym czasie, co czasownik w zdaniu w stronie czynnej, oraz imię słów bierny, czyli past participle, w tym przypadku trzecia forma czasownika build, czyli built. Tak jak wcześniej, będziemy zmieniać czasy w zdaniu w stronie czynnej i zobaczymy, co się będzie zmieniać w zdaniach w stronie biernej. Robotnicy zbudowali domy. Workers built houses. Domy były zbudowane przez robotników. Houses were built by workers. Jak widzimy, zmienił się tylko czasownik be. Jego forma were to nic innego jak forma czasu past simple i w tym samym czasie jest czasownik built w stronie czynnej. To samo zdanie z języka polskiego możemy też przetłumaczyć w czasie present perfect. Workers have built houses. Houses have been built by workers. Czasownik be otrzymał formę czasu present perfect, czyli have been. I na koniec zobaczmy to samo w czasie przyszłym. Robotnicy zbudują domy. Workers will build houses. Domy będą zbudowane przez robotników. Houses will be built by workers. W zdaniu w stronie biernej czasownik be jest w czasie future simple, will be, czyli tym samym, co czasownik budować w zdaniu w stronie czynnej, will build. Popatrzmy na wszystkie zdania w języku angielskim. Widać, że jedyne co je różni, to forma czasownika be w różnych czasach, czyli are, were, have been oraz will be. Czasownik built jest imiesłowem biernym i ma taką samą formę, trzecią formę czasownika nieregularnego. Na koniec krótkie zadanie. Przekształćcie podane zdania w stronie czynnej na zdania w stronie biernej. Na chwilę zatrzymajcie ten film i włączcie go ponownie, jak skończycie. I sprawdźcie swoje odpowiedzi. A teraz zobaczmy odpowiedzi. 1. The big wooden door was opened by a man in a hat. 2. My brand new car has been stolen. Nie dodajemy tutaj przez kogo, ponieważ nie wiemy, a dodawanie by someone nic nie wnosi do zdania, dlatego tę część pomijamy. 3. Millions of films are created by YouTubers every day. Okolicznik czasu every day najlepiej pozostawić na końcu zdania. 4. People will be sent to Mars by SpaceX. Pamiętajcie też, że zarówno podmiot, jak i dopełnienie mogą składać się z kilku słów, tak jak w niektórych z tych zdań, które mieliście w tym zadaniu. I wszystkie te słowa muszą być przeniesione we właściwe miejsce w zdaniu w stronie biernej. To wszystko w dzisiejszej lekcji. W kolejnej zajmiemy się stroną bierną w zdaniach, w których będzie kilka dopełnień. Pozdrawiam Was serdecznie, see you later and good luck!